Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, razbora klinowa, Trigonostigma heteromorfa. Razbory klinowe pochodzą z południowej i południowo-wschodniej Azji, Indonezji, Filipin i Sumatry. Występują w rzekach, strumieniach oraz na obszarach bagiennych. Woda w tych miejscach jest lekko kwaśna i ma kolor mocnej herbaty. Preferują zbiorniki z ciepłą i miękką wodą, gęsto porośniętymi kryptokorynami i innymi roślinami. Razbory klinowe to są słodkowodne rybki ławicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien być powyżej 60 litrów. Rosną do 4,5 cm, płodność osiągają w wieku od 7 do 10 miesięcy, żyją od 3 do 4 lat. Ciało razbór klinowych jest lekko wydłużone, nieco wysokie i ścięte po bokach, z ostro zaznaczonym przejściem w kierunku od brzucha do nasady ogona. Ciało różowo-srebrzyste lub złote z brązowym grzbietem i jasnym brzuchem. Z tylu tułowia znajduje się ciemno-granatowo-czarna plama w kształcie klina rozciągającej się od ogona do połowy tułowa. Na poziomie plecy grzbietowej ścięta z przodu prostopadle i ostro zakończona w dolnej części u samców i zaokrąglona u samiczek. Pletwy piaszczowe przezroczyste. Pletwa brzuszna i odbytowa żółtawe lub pomarańczowe. Pletwa grzbietowa mała i obrzydzona na czerwono. Pletwa ogonowa dwuplatowa i obrzydzona na jasno pomarańczowe lub czerwono. Rozróżnienie płci jest stosunkowo łatwe. U samców pletwa grzbietowa jest jasniejsza i czerwona, a ciemna plama ostro zakończona i sięga do dolnej części brzucha. Natomiast u samiec klin jest zaokrąglony i krótszy. Samce są szczuplejsze i jasniejsze. Samice natomiast większe i mają bardziej zaokrąglony brzuch. Razbory klinowe preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. W akwarium powinny się znajdować korzenie, gałęzie, suche liście, pływające rośliny. Światło powinno być rozproszone. Akwarium powinien być zasłonięty szybą, ponieważ razbory lubią wyskakiwać z wody. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-25, pH od 6,5 do 7,5, GH od 1 do 12. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Zaleca się stosowanie filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, która poza swoją główną funkcją nasyca również wodę substancjami występującymi w środowisku naturalnym. W naturalnym środowisku razbory klinowe żyją się głównie niewielkimi bezkręgowcami i zooplanktonem. Karmić rybek można drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, rozwylitką, ocznikiem, artemią. Dieta powinna być zrównoważona i bogata pokarmą mięsnej, gwarantującej dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić również pokarmami mrożonymi i suchymi. Warto zaznaczyć, że ryby lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy mrożone lub żywe. Razbory klinowe idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z łagodnymi rybkami o porównywalnej wielkości, takimi jak na przykład neony Inessa, neony czerwone, neony błękitne, razbory Espey, razbory Hendela, byszczyki, żyworodne kiriski. Rozmnażanie. Rozmnażanie razbor klinowych jest nie należy do łatwych. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno mieszamy siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Do zbiornika wkładamy szerokolistne rośliny, najlepiej kryptokoryne lub amybiasy. Oświetlenie rozproszone. Poziom wody nie powinien przekraczać 20 cm. Wodę przygotowujemy w proporcjach 3 do 1, 3 razy po filtrze obrócone osmozy do 1 z akwarium. Parametry wody. pH od 5,5 do 6,5, GH od 3 do 4. Temperaturę podnosimy o 2-3 stopnie. Dodajemy napar szyszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja ogrzewania wody. W związku z tym, że ryby
nie dojrzewają w tym samym wieku, wybieramy samców starszych o 2-3 miesiące od samic. Przed planowanym tarłem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikrę, stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcjach jeden samiec na 2-3 samiczki. Jeśli warunki są sprzyjające, samiec zaczyna spychać samicę w dół, krążąc nad nią. Kiedy samica jest gotowa do tarła, podpływa do jednego z szerokich liści rośliny, odwraca się brzuchem do góry, podczas gdy samiec w tym momencie owija się wokół samiczki, wyciskając w ten sposób ikrę i natychmiast zapładniając. Po czym znajdują się kolejny szeroki list i wszystko powtarza się od początku. Samiec goni samiczkę, po czym zbliża się do szerokiego liścia, by się przytulić i znowu porcja ikry spada na roślinkę. Podczas tarła jedna samica składa do 300 jaj. Tarło może trwać od 2 do 4 godzin. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy blankiet metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra i na rybek wrażliwe na światło. Wylew następuje po 36 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 5-6 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak patufelek. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie bardzo szybko. Jak na rybek podrośnie, powoli przechodzimy na Artemię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.